Słuchajcie, jednym z największych wyzwań, z jakimi zmagamy się na co dzień jako piloci dronów, operatorzy dronów, czy też wykonawcy zleceń, czy autorzy sesji, zdjęć, filmów z powietrza, jest na pewno, no oczywiście poza przepisami, które ciągle nam utrudniają życie, jest zaopatrzenie w energię elektryczną. Akumulatory, które zwykle dostajemy, one są małej pojemności, szczególnie w tych maluchach poniżej 250 gramów i zapewniają nam mniej więcej około 20-25 minut lotów. To wszystko. No i teraz pytanie, czy mamy kupować nieskończoną ilość tych akumulatorów, skoro wejdzie za chwilę nowy model drona, czy może zaopatrzyć się w źródło energii elektrycznej. No i ja do tej pory, tak jak robiłem, głównie sesje w plenerze, to albo posiłkowałem się z gniazdkami u kogoś, na przykład w knajpie, w restauracji, czy u klienta, a druga rzecz, którą sobie zapewniałem, to na pewno było źródło energii w samochodzie w postaci przetwornicy. I przetwornica jest naprawdę fajnym rozwiązaniem, ona już dużo pomaga ogarnąć. Mamy szybkie ładowanie, ale niestety tutaj jest problem taki, że auto musi być włączone, uruchomiony silnik i nie zawsze jest to nam na rękę, bo zdarza się, że auto zostawiamy gdzieś z boku, a musimy przejść kilka czy kilkaset metrów na spot, z którego dopiero latamy. No i tutaj bardzo dobrym krokiem do przodu było wprowadzenie na rynek małych i przenośnych banków energii. Jest to mega wartość dla nas jako pilotów, dlatego że w każdej chwili dysponujemy energią elektryczną jak z gniazdka. Dodatkowe mamy porty USB-C i USB-A, które mogą posłużyć nam jako źródło energii praktycznie wszędzie. Tego typu bank energii nie waży dużo, bo ja mam tutaj ten, który dostałem od Geekbuying. On waży 5,5 kg. To jest dobra wartość, bo można z nim spokojnie sobie spacerować czy przemieszczać się i ma też uchwyty do transportu przez dwie osoby. Jest to mega fajne, dlatego że niekoniecznie musisz trzymać go cały czas w aucie. Możesz też wybrać się w plener, na wycieczkę. Może nie tak, że chodzić cały dzień z nim, bo to wiadomo jest 5,5 kilograma, ale mimo wszystko są to na tyle rozsądne proporcje, że można przenieść w dwie osoby kilkaset metrów, czy idziesz na oprócz latania na działkę, czy na ryby, czy w podobny spot. I teraz ten model, który mam, on nie jest jakimś szałem totalnym. Wiadomo, to jest też budżetowy model, bo kosztuje około 1500 zł, więc parametry, które tutaj mamy, one są bardzo dobre do podładowania. Aczkolwiek jeżeli chcesz korzystać na stałe z takich większych odbiorników energii, jak na przykład czajnik bezprzewodowy, trzeba już pomyśleć o czymś większym. Ten mały bank energii ma pojemność 448 Wh, 140 000 mAh, czyli jest naprawdę całkiem spoko, jeżeli chodzi o ładowanie akumulatorów. Moc wyjściowa prądu przemiennego to jest 600 W i trzeba pamiętać, że przepięciowa to około 1000 W, więc do 30 sekund można korzystać z większej mocy, ale raczej krótko. Jeżeli chodzi o cykle ładowania, producent tutaj deklaruje około 3000, czyli całkiem rozsądna wartość, co daje nam eksploatację na poziomie 8-10 lat. I teraz ważna sprawa, mianowicie oprócz wyjścia energii, można jeszcze ładować tego typu bank energii podwójnie, na przykład poprzez gniazdo USB-C i gniazdo sieciowe równolegle. Można też korzystać podczas ładowania z tej stacji energii. Tak, odpaliłem teraz Flyfish. Nie miałem przekonania, ale widzę, że jest naprawdę dobrze. I to samo mogę zrobić z kamerą, bo mam 27% w Sony. Fajna sprawa. Teraz gogle trzeba troszeczkę podładować. To jest szybka ładowarka z DJI z Mavic 3. A za chwilę też sanówkę podładujemy, bo mam 27% akumulatora. Przy tej temperaturze bardzo leci i warto mieć. Fajna jest ta Flyfish. Ona waży, ten powerbank waży tylko około 5,5 kg. Więc jest całkiem spoko. Mam też tutaj jeszcze rozdzielacz, także możemy podpiąć więcej rzeczy. Jeżeli chodzi o takie podstawowe źródła energii, na przykład telewizor czy monitor o mocy 100 W, wytrzyma nam przez 4 godziny, a blender czy podobne urządzenie o mocy 600 W 40 minut.
Jeżeli chodzi o ładowanie przez USB-C, moc wyjściowa to jest 60 W, USB-A 18 W, to jest USB-A 1. Jeżeli chodzi o telefon, możemy naładować 42 razy, laptopa 7 razy, drona około 4 razy, tak jest to szacowane, czyli 4 akumulatory. Tablet 14 razy, USB-A 2 jest 12 W i A3 też 12 W. Oprócz klasycznego ładowania przez USB-C czy przez USB-A mamy też ładowanie bezprzewodowe telefonu. Mamy tutaj ładowanie 5 lub 9 V o prądzie 1 A. Tego typu bank energii możemy ładować też z gniazda samochodowego. Fakt, że zajmie to bardzo dużo czasu, bo około 10-11 godzin, żeby naładować cały akumulator, ale można by podładować sobie podczas podróży 2-3 godzinnej i to już daje nam solidne podstawy. Mamy też adaptery, na przykład do możliwości zamontowania adapterów do ładowania sieciowego przez USB-C, czy też właśnie z panelu słonecznego. To, co mi się bardzo podoba w tym banku energii, to fakt, że każde źródło zasilania ma swój niezależny przycisk, czyli możemy odpalić sobie tylko i wyłącznie kolumnę USB albo ładowanie przez gniazdko, lub też po przytrzymaniu przycisku USB dłuższą chwilę możemy odpalić ładowanie bezprzewodowe telefonu. Bardzo fajnie wygląda też wyświetlacz, jest on przejrzysty, duży. Pokazuje nam, które wyjścia są aktywne, czy to jest wyjście prądu stałego, czy zmiennego, czy USB, czy ładowanie bezprzewodowe. Pokazuje nam zarówno input, czyli wejście, jak i output, wyjście w watach, stan naładowania akumulatora i też ilość godzin, które może pracować urządzenie przy aktualnym poborze mocy. Także bardzo fajny, przejrzysty wyświetlacz. No i to, co jest też kapitalne, z boku mamy lampkę, która pomaga nam na kempingu czy takich sytuacjach polowych. Jeżeli chodzi o światło, mamy 5 trybów: słabe oświetlenie, średnie i mocne. Jest też tryb SOS i Burst, czyli tryb szybkiego migania. W sumie to jest bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi właśnie o nas jako pilotów dronów, dlatego że nie ma zbyt dużo alternatyw, szczególnie jeżeli operujemy w takiej przestrzeni na łonie natury, wybieramy się na wycieczkę, załóżmy kilometr, 2 kilometry od najbliższych zabudowań, jesteśmy w plenerze. Faktycznie taki bank energii można rozważyć. Niekoniecznie musisz go nosić, bo można go podpiąć na przykład do wózka, czy podpiąć do roweru i też wygląda to zupełnie inaczej. Natomiast ta niezależność stanowi mega wolność, przynajmniej dla mnie, i od czasu jak używam tego banku energii zupełnie inaczej podchodzę do latania, bo zniknęły te czynniki najbardziej ograniczające, czyli na przykład, że wyczerpią mi się akumulatory, czy to w goglach, czy w kładach FPV, i nie będzie jak polatać już, jeżeli będę chciał zrobić kolejny film. Słuchajcie, to jest tyle, jeżeli chodzi o tą krótką prezentację. Bardzo serdecznie dziękuję portalowi Geekbuying za przesłanie tego modelu. W opisie i w komentarzu pod filmem będziecie mieli link do tego modelu. Oczywiście można wybrać coś większego, coś, co jest dużo mocniejsze, ale też zarazem cięższe i droższe. Natomiast ta wersja jest budżetowa. Bardzo przypadła mi do gustu ze względu na to, że można ją przenosić w łatwy sposób i dlatego wybrałem tego typu bank energii. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dajcie znać w komentarzu, jak to wygląda z Waszej strony, czy takie rozwiązanie ma sens. Ja do tej pory w ogóle nie myślałem o tym, żeby targać ze sobą bank energii, ale od czasu jak go używam właśnie zupełnie odmieniła się moja optyka. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Thank you.